zaplanowała działanie w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął o kuli UPK. Jestem absolwentką liceum imienia Fryksza Modrzewskiego w Warszawie, do której chodziłam razem z Grzegorzem Przemykiem. Byłam świadkiem wszystkich okoliczności, które towarzyszyły zabiciu mojego kolegi w czasie zdawania matur. Byłam świadkiem też tego, jak porwano niektórych uczniów z naszej szkoły, między innymi Wojska Celerowskiego, na przesłuchania, kiedy wychodzili do szkoły. Widziałam kilkakrotnie, jak wracał na Bosaka. Więc wtedy zaczął chodzić na Bosaka. Wracał na Bosaka po pobiciu przez ubecję. To jest człowiek z mojego pokolenia, o którym nie można zapomnieć. Jest to bardzo przykra, dramatyczna okoliczność, że osoba, która nie przeprosiła narodu za swoje zbrodnie, osoba, która nie podjęła żadnej pokuty, ekspiacji, chociażby jakiegoś oświadczenia nie wydała, przepraszającego za swoje postępowanie, za zdradę, że ta osoba jest przez obecnie rządzących traktowana z honorami, które przynależą się raczej bohaterom, a nie zdrajcom. Jest to bardzo bolesne. I myślę, że nie można być obojętnym wobec takich wydarzeń. Jest to przykra, dramatyczna, haniebna rzeczywistość, w której zdrajcy narodu i mordercy są traktowani jak bohaterowie. Komuniści, pijcie mleko! Bo u was to nie jest niedaleko! Towarzysze, sekretarze! Towarzysze, sekretarze! Oddajcie te niezasłużone emerytury, złodzieje! Komu ty mówisz, złodzieju pierdolony? Jest to hańba! Jak pochować Pileckiego po takim smrodzie? To się nie da wywietrzyć! Niech się pan tym podetrze! Emerytury dostałeś, bądź zadowolony, że masz taką! Kościół winien być z narodem, a nie ze żłobem! Za jakie pieniądze pochowali go? Ile przekupiono? To jest hańba dla katolików, żeby taki zrobiasz! No, weź rzuć im tam, Emiudaszu! Dla katolików hańba średniowiecze, gdzieście palili czarownice na stosie bitnych ludzi! A wy się bez stosu! Ja na chusa weź pali! Zostaw to, bo cię zjednę, co ty? Ty łysy zbyku, ty gnizdo komunistyczna! Pokaż swoje ręce! Iluś zamordował, iluś skazał, iluś zakatował! Ubowcy, mordercy! Zabójcy! Witamy towarzyszy sekretarzy! Wychodzicie, wy czerwone glizdy! A po coś pan twarz poznaje jakoś. No ty! A po cholerę widzicie, co no, pan odpowiada się, nie? W strukturach MSW. Śmiech, tak? Śmiech na cały, tak? Rozpoznany, nie wie co powiedzieć. Zatopiony, dziękuję. Obecny prokurator! Kadalia czerwona! Tobie łobuzie! Nie da się prowokować! Nie da się prowokować! Pamiętaj łobuzie! Pamiętaj łobuzie, że w kościele jesteś! To czerwony bandyta! Nie da się prowokować! Czerwony Skąd jesteście? Wcześniej pan rozumiał. Z Rosji, Ukraina. Nie wiadomo. I don't understand. English? Yes. Oh, okay. So where are you from? What television you... Yes. Need 9 walking. Okay, sorry. Only walking, yes? Yes. With camera. Okay, sorry. Later. Z jakiej telewizji jesteście? Ale jakie? Jestem niezależny od tego. Bardzo miło. Hańbo! 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 Hańbo!
nas młotem, czerwoną kołotę! Jeszcze tu pani mordowali kolegów, to macie coś swoje? Ja już wszystkich mordował, dlaczego tutaj byście byli? Wy byście mordowali? Czy jesteście z tutaj specjalnego domu? Ja nie mówię tak o pani! Zamordowali! Ty, hańba dla górników! Wam zamordowali! Straciłeś ciężkie ludzie w nocy! Hańba! Miałem kuzyna, był inżynierem. Lubiliście byli uzbrojeni Polaków. To są katolicy. A pani jest katoliczką? Nie. A to nie można oceniać chyba. Tylko jeden patron. Pokapisz busa na ulicy Świętej. Witam! Tak, do widzenia, nie widać. No, okej. Thank you.